Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Brzozów, chcę bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział w wyborach 16 listopada i za okazane mi poparcie przez blisko połowę wyborców. To mocne poparcie dla wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia w Brzozowie i wszystkich miejscowościach naszej gminy. Szanowni mieszkańcy, 30 listopada ponownie spotkamy się przy urnach. Tych z Państwa, którzy nie oddali głosu na mnie lub są niezdecydowani, proszę o obiektywną ocenę zmian dokonanych w mieście i całej gminie w ostatnich latach. Dzisiaj korzystamy z nowoczesnych obiektów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Brzozów może się pochwalić świetnie wyposażonymi szkołami, przedszkolami, żłobkiem. Mamy szereg boisk wielofunkcyjnych, park wodny, place zabaw, siłownie plenerowe, najnowszej generacji kino cyfrowe, a także skatepark. Odnowiliśmy zabytkowy ratusz i rynek, a za rok zostanie oddana tak oczekiwana przez wszystkich obwodnica Brzozowa. Przed nami następne cele. Tworzenie miejsc pracy, budowa parkingów, chodników, naprawa dróg. Musimy też zadbać o należyte zaopatrzenie naszej gminy w wodę. Szanowni Państwo, może nie jestem tak dobrym mówcą jak mój konkurent do fotela burmistrza, ale nie jestem też z Platformy Obywatelskiej ani żadnej innej partii. Jestem człowiekiem konkretów. Żyję sprawami mieszkańców i pracuję dla gminy. Wspólne problemy staram się rozwiązywać jak najlepiej z pomocą Rady Miejskiej i wszystkich, którzy chcą współpracować. Pamiętajmy, zgoda buduje. Dlatego proszę Państwa pełne poparcie i oddanie na mnie głosu 30 listopada.